Leśny, Sportowa Arena. Witam Państwa, zapraszam na wydarzenia sportowe. 9 zwycięstw ligowych i 2 pucharowe. To seria Bałtyku Kruszani w zmaganiach wiosennych. Seria zakończyła się potyczką ligową na własnym boisku z Białymi Sądów. Starcie zakończyło się remisem 1-1. Bałtyk był faworytem w starcie, jednak gospodarze nie mogli spodziewać się łatwego zwycięstwa z 7 w tabeli zespołem Białych. Początek meczu zdominowali gospodarze. Po kilku dobrych okazjach w 13 minucie w polu karnym gości faulowany był Adrian Cybula. Sędzia podyktował rzut karny. Niestety Szymon Waleński nie wykorzystał szansy. Po 20 minutach goście zaczęli grać odważniej. Na efekty nie trzeba było długo czekać. W 23 minucie trafienie dla Białych zaliczył Grzegorz Magnuski. Gospodarze starali się odrobić straty, ale długo nie byli w stanie sforsować defensywy ekipy przyjezdnej. Drużyna sądowa próbowała kontrataków i kilka razy bliska była powiększenia przewagi. Kluczowa akcja miała miejsce w doliczonym czasie gry. W polu karnym gości faulowany był Adrian Cybula. Sędzia podyktował rzut karny, a okazję wykorzystał Seweryn Fiołek. Ostatecznie spotkanie zakończyło się remisem 1-1. Przyjechaliśmy tutaj, nie ukrywam, chcieliśmy zdobyć tutaj jakieś punkty. Udało się ten jeden punkt, aczkolwiek z przebiegu meczu uważam, że naprawdę bardzo dobra drużyna Bałtyku mogła tutaj zejść pokonana, bo mieliśmy naprawdę 2 czy 3 sytuacje takie, z których powinniśmy, że ten, tak powiem, ten mecz zamknąć. Nie udało się, skończyło się to remisem. Może piłkarsko ta drużyna Bałtyku jest od nas lepsza w tej chwili, ale wydaje mi się, że u nas też chłopcy stanęli na wysokości zadania i pokazali kawałek dobrej i mądrej piłki przede wszystkim, tak? Wiemy, czym dysponuje Bałtyk, wiemy, jak grają. Staraliśmy się to jakoś zniwelować. Uważam, że no, w dużej części nam się to udało. No, końcówka, no to tak piłka nożna. No, niestety straciliśmy bramkę z rzutu karnego. Tak czy inaczej, ja jestem zadowolony z tego punktu. Uważam, że ten punkt dla nas jest bardzo cenny, bo walczymy cały czas o utrzymanie w tej lidze. Dzisiaj zremisowaliśmy z Białymi Sądów. Jest to dla nas porażka, nie ma co ukrywać. Tak to czujemy. Generalnie od początku meczu nam nie wychodziło. Mówiliśmy sobie, że gramy dzisiaj z Białymi Sądów, którzy mają 5. miejsce w tej rundzie, bo sobie to analizowaliśmy, gdzie grają dobrze. Ostatnie 2 porażki, że będą na pewno chcieli przyjechać i zdobyć tutaj punkcik czy komplet punktów. Od początku tak też się nastawili. Nam było ciężko, wyszliśmy może nieźle w ten mecz. Szukaliśmy swojego tempa, rytmu gry. Mieliśmy rzut karny niewykorzystany. I po tym karnym tak jakby troszeczkę nami zachwiało. Bardzo dużo niedokładności w momentach, gdzie wychodzimy fajnie na prostopadłe podania. Te podania są za długie, za dalekie. Nie wiem skąd to wynika. No, na pewno trzeba jeszcze ten mecz raz obejrzeć i przeanalizować. Także w drugiej połowie no, dużo chaosu, znowu dużo niedokładności z naszej strony. Po prostu słaby mecz dzisiaj w naszym wykonaniu, zakończony podziałem punktów. Bałtyk z dorobkiem 68 punktów zajmuje 3. miejsce. W następnej kolejce zespół kaszański zmierzy się na wyjeździe z błękitnymi 2 Stargard. Pewne ligowe zwycięstwo odniosła Gwardia Koszalin. Nasz czwartoligowiec pokonał Gawię Choszczno 4-0. Spotkanie od początku zdominowała ekipa koszalińska. Swój festiwal strzelecki rozpoczął w 21 minucie. Damian Musiejko, pomocnik Gwardii, zaliczył pierwsze trafienie. 8 minut później ten sam gracz trafił po raz drugi. W 34 minucie było 3-0 dla gospodarzy. Gola strzelił Mosiejko. Koszalnianin zaliczył klasycznego hat-tricka w zaledwie 13 minut. Na kolejnego gola kibice czekali do końcówki spotkania. W 85 minucie wynik spotkania na 4-0 dla Gwardii ustalił Rafał Maćkowski. Był to jeden z łatwiejszych meczy, nie ma co tutaj ukrywać. W pierwszej połowie ustawiliśmy ten mecz, strzeliliśmy 3 bramki i do przerwy schodziliśmy z dużym spokojem. Dokonałem aż 5 zmian, wpuściłem zawodników, którzy bardzo mało grali w tej rundzie. No i ci zawodnicy mieli dużo czasu, żeby pokazać swoją przynależność do drużyny. Po tym zwycięstwie zespół koszański ma w dorobku 54 punkty i zajmuje 4. miejsce. W tym tygodniu Gwardia rozegra 2 spotkania. W środę w zaległym meczu zmierzy się na wyjeździe z Dębem Dębno i w sobotę na własnym boisku z Wybrzeżem Rewalskim Rewal. Czas na rozmowę. Moim Państwa gościem jest prezes Wiktorii Sianów, Łukasz Chodkowski. Witam. Witam serdecznie. Panie prezesie, no, bardzo efektowny i bardzo ładny jubileusz, można powiedzieć, 75-lecie klubu piłkarskiego z Sianowa. Wiktoria ugościła tych, którzy stawiają pierwsze kroki piłkarskie, tych, którzy już trenują i tych, którzy kiedyś reprezentowali Wiktorię. Naprawdę wielopokoleniowa impreza w Sianowie i trzeba przyznać, że udała się.
Tak, tak. Muszę też to przyznać, że to bardzo piękne wydarzenie, które było minionej soboty u nas. Udało nam się zgromadzić bardzo wielą widownię. Przy tym jeszcze udało nam się zaprosić wielu gości i myślę, że to wszystko nam jako tak wyszło. Trzeba było ten jakiś sposób zorganizować. Wy to zorganizowaliście tak po piłkarsku, można tak to określić. Od początku do końca mecz seniorów, mecz ligowy, mecze dzieciaków na boisku sztucznym, mecz oldboyów na zakończenie. To gdzieś wszystko wokół piłki się toczyło, ale nie tylko. Był tam festyn, były balony dla dzieci. To organizacyjnie wyzwanie, ale z drugiej strony na pewno przyjemne dla oka. Tak, zgadza się, zgadza się. I już tu w tym momencie musiałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim, co włożyli jakikolwiek wkład w tę uroczystość. To jest tak samo w organizacji. Muszę podziękować gminie, jak i osobom, które są koło nas zawsze przy takich imprezach. To są wolontariusze, zarząd klubu, obsługa, trenerzy. Tu dali od siebie naprawdę wiele tego dnia. Co do samej imprezy, też był taki moment, gdzie trzeba było uhonorować, no wypadało uhonorować tych, którzy wiele lat spędzili na tym sianowskim boisku, czy jako piłkarze, działacze, czy też w jakiś sposób to wspierali. Byli wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Piłkarzy, prezes Zachodniopomorskiego, jednocześnie wiceprezes PZPN-u. Oni tu uhonorowali odznakami te wyróżniające się postaci, ale nie tylko. Klub też się przygotował. Miasto, także powiat, tutaj też duże wsparcie macie samorządu, to pokazuje, że no to środowisko piłkarskie w Sianowie jest naprawdę bardzo dobre. Tak, tak, muszę powiedzieć, tutaj przyznać i ukłonić czoła w kierunku powiatu, gminy, no ale też muszę podkreślić sponsorów naszych, tak, którzy gdzieś tam cały rok oni koło nas są, zawsze nas wspierają, gdzie tylko trzeba by było jakiegoś malutkiego wsparcia, bo nie rozmawiamy o dużych sumach, kwotach, ale to jest, oni zawsze są koło nas i tutaj dla nich też chylę czoła, bo naprawdę bez nich, bez ich wsparcia nie byłoby nas może na tak wiele stać, ale to wszystko moimi kroczkami idziemy, więc tutaj podkreślę raz jeszcze trenerzy, dzieci, młodzież, seniorzy, oldboye. Dziękuję za ten dzień bardzo serdecznie. Ja trzeba tutaj, patrząc na tą imprezę, powiedzieć, że klub w pewien sposób spełnia oczekiwania społeczne. To nie chodzi o to tylko, że to jest piłka nożna, to jest tylko granie. Nie, nie. Taki klub na pewno w jakiś sposób wychowuje całe środowisko. I to było widać na stadionie w Sianowie w teraz sobotę. Tak, tak, było to widać. Zaczynaliśmy już od porannych godzin, gdzie zaczęły skrzaciki, nasze najmłodsze chłopaczki. Tutaj oni cały swój turniej przegrali, zaprosili goście. To wszystko staramy się w tych najmłodszych grupach już wpoić tą taką piłkarską krew do tego, żeby byli koło nas i przede wszystkim trenerzy, żeby oni byli w stanie przekazać im tyle wiedzy piłkarskiej, a żeby to później w każdym kolejnym roczniku nam sukcesem, jakimiś malutkimi kroczkami szli ku temu, żeby było coraz lepiej i coraz więcej dzieci. Dzieci z dziećmi, to nie jest w tej chwili tak łatwo przyciągnąć do klubu piłkarskiego całą młodzież. To wszystko trzeba w jakiś sposób, jakąś otoczkę wokół klubu tworzyć, żeby te dzieci przyciągnąć. Dlaczego? No bo jest wiele różnych atrakcji, a rodzice wcale nie szykują się do tego, żeby dzieci pchać do piłki nożnej. No często są a to jakieś karate, a to jakieś języki, a to jakieś konie. Różne atrakcje tego wszystkiego jest tak dużo, żeby przyciągnąć do klubu, no to trzeba w jakiś sposób do rodziców, do dzieci wyjść. I wy takimi imprezami, takimi inicjatywami na pewno w ten sposób podchodzicie do sprawy. Staramy się jak najbardziej. Oczywiście to jest budowanie zaufania jest bardzo, bardzo trudne, bo to jest taki etap, w którym naprawdę trzeba około takich paręnaście lat, żeby dziecko doszło do gdzieś do grupy młodzieżowej młodzika. To w tym etapie najmłodszym to tak najtrudniej jest dotrzeć do tych dzieci. Później pojawiają się inne problemy związane z dorosłością tych chłopaków, gdzie skręcają w prawo, w lewo, ale przy tym, kiedy już
jesteśmy w stanie, albo mamy zbudowane zaufanie ku rodzica i do nich się skierujemy, że to dziecko gdzieś tam skręca w prawo czy w lewo, oni niejednokrotnie są w stanie nam pomóc i wprowadzić tego chłopaka dalej na tory rywalizacji na boisku. No zawsze tym wiodącym zespołem jest drużyna seniorska. No ta drużyna seniorska występuje w klasie okręgowej, ale to też nie jest tak, że ta okręgówka to jest gdzieś tam, jesteście w ogonie, czy coś w tym stylu. Nie, zespół jest w środku tabeli, naprawdę solidny. Solidny trener, znany w naszym regionie, Marcin Liszczman, on wiele już zespołów prowadził. Widziałem skład z ostatniego meczu wygrane tego notabene. Gratuluję. Dziękuję. Z Głazem Tychowa 5 do 0. A kadra szeroka, także jest w czym wybierać i w jakiś sposób ten zespół raz, że pokazuje tej młodzieży, że można iść konkretnie po kolei tymi wszystkimi etapami, a z drugiej strony pokazuje, że w futbol można się fajnie bawić nawet w wieku dorosłym. Tak, tak. Tutaj dla Marcina wielkie brawa dla chłopaków za ten mecz, za ten dzień. To jest tak, że w pewnym momencie już ci chłopacy, którzy poszli kiedyś z naszego zespołu, gdzie tutaj też uchylę czoła naszym zaprzyjaźnionym klubom, idą do naszych czołowych tutaj lig i zespołów. Prosimy też niejednokrotnie o wsparcie prezesów klubów i oni wracają do nas tutaj. Staramy się jak najbardziej współpracować. Myślę, że wszystko, co jest dzisiaj w klubie, u seniorów, to jest taki dobry krok, to jest właśnie taki mała iskierka tego, co zapowiedziałem już jubileuszu, że spróbujemy zawalczyć o tą czwartą ligę, bo wydaje mi się, że stadion jest, chłopacy są, trener jest, jest malutka nadzieja w tym, że uda nam się awansować, ale też nie będziemy tego robić na pewno za wszelką cenę, bo wejść, okej, jedno, ale utrzymać się i być w tej czwartej lidze, gdzie dzisiaj patrząc na zespoły Bałtyku i Gwardii, widać, że nie trzeba nas tak aż wielu, żeby tam być, ale wrócimy do tematu po zakończeniu rundy, więc zobaczymy, gdzie jesteśmy, na co nas stać. Myślę, że pozytywnie patrzymy w przyszłość klubu. Nie można patrzeć tylko na Gwardię i Bałtyk w czwartej lidze. Są takie kluby jak Mechanik Bobolice, Rasel Dygowo. No to na pewno nie są kluby, które mocno odbiegają od Wiktorii Sianów. A patrząc na obiekt, który macie, no to nawet prezes Gwardii Koszalin, który jest jednocześnie wiceprezesem Zachodniopomorskiego Związku Piłki Nożnej, powiedział, że on z miłą chęcią chciałby mieć taki obiekt w Koszalinie, bo i murawa głównego stadionu, i boisko boczne, i boisko ze sztuczną nawierzchnią. Wszystko jest, szatnie super, trybuny super, więc czego chcieć, żeby nie awansować ewentualnie do piłkarskiej czwartej ligi? No to jeszcze muszę się tutaj pochwalić małą jeszcze niespodzianką. Dodatkowo dla młodzieży jest już rozpisany projekt. Przy stadionie powstanie tak zwany balon piłkarski o wymiarach orlika, więc to, co nam też pozwoli w zimowych porach trenować, być. No to panie prezesie, czego potrzeba jeszcze, żeby awansować? Piłkarze i finanse. No tak, tak, tak można to powiedzieć. Piłkarze macie, finanse się znajdą, także życzę tego, żeby ten jubileusz, może nie w tym roku, bo teraz to już chyba ciężko będzie awansować. Nie, nie, nie. Ale nie. Projekt na pewno będzie z latami rozwijany i ten awans wywalczycie. Moim Państwa gościem był dzisiaj prezes Wiktorii Sianów. Wiktorii, która obchodziła 75-lecie istnienia i jak zapowiadał prezes, z ambicjami na to, żeby odnosić sukcesy zarówno w piłce młodzieżowej, jak i seniorskiej. Wszystko jest ku temu, żeby w Sianowie ta piłka szła cały czas do góry. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję ślicznie. Kolejną serię spotkań rozegrały zespoły występujące w Atom Łebskiej Basket Lidze. W dywizji pierwszej Eko Wodrol zmierzył się z AZS Fans Veterans. Był to mecz w ramach zmagania o utrzymanie w dywizji pierwszej. Mecz od początku układał się po myśli ekipy Eko Wodrolu. Wygrała pierwszą kwartę 26-20 i drugą 18-16. W trzeciej partii lepsi byli koszykarze AZS Fans Veterans. Odrobili 3 punkty. Decydująca była ostatnia część. Eko Wodrol szybko wypracował sobie bezpieczną przewagę, którą utrzymał do końca spotkania. Ostatecznie Eko Wodrol wygrał 86-72. Dla zwycięzców Jarosław Grabias zdobył 23 punkty i 22 Tomasz Skuza. A dla pokonanych Radosław Bobryk 23 i Krzysztof Skrzypczyk 19. Mimo zwycięstwa Eko Wodrol nadal jest na ostatnim spadkowym miejscu, a AZS Fans mają niemal pewne utrzymanie. Kolejna seria spotkań odbędzie się w najbliższy weekend.
To informacje kończymy dzisiejszą Sportową Arenę. Na kolejną zapraszam Państwa za tydzień w poniedziałek, początek o 17:50. Do zobaczenia.